Muszę wspomnieć o kontrowersjach, ponieważ program jeszcze nie wystartował, a wiele osób już zabrało jednak głos na ten temat. Ale w naszym kraju każdy lubi zabierać głos na temat, na temat, o którym całkowicie nie mam pojęcia. Jesteśmy ekspertami w różnych dziedzinach, ale dlatego jesteś dzisiaj ze mną i tak jak był przed chwilą Przemek ze mną, by trochę uspokoić te nastroje, dlatego mimo wszystko zapytam, jakie ja czytałem głosy na jednym z forów, że kurczę, może to jest jednak trochę taka pseudomisja, że jednak chodzi o show albo o ocieplanie wizerunku. Ale takie same opinie były przed programem To tylko kilka dni. Down the Road, i tak? Przed programem To tylko kilka dni i przed programem Down the Road. A i po jednej, i po drugiej emisji były już zupełnie inne komentarze, inny odbiór i nie rozumiem, dlaczego ludzie wciąż nie ufają takim projektom, a szczególnie stacji, która akurat takie programy tworzy, bo te programy naprawdę były ładne, wartościowe i mądre i nikt nie chciał skrzywdzić nikogo, tylko pokazać świat, inny świat, innych osób, abyśmy wszyscy mogli poznać ten inny świat, poznać, zaakceptować, otworzyć się na ten świat i myślę, że po to to jest, no, abyśmy szerzyli tolerancję, akceptację, miłość do innych i otwartość. Ja na pocieszenie dodam, że taką iskierkę pozytywności jeszcze tutaj dołożę, że na tym samym forum akurat odpisała tym komentującym negatywnie jedna z waszych uczestniczek. Osoba, która ma zespół Tureta, powiedziała, że ona daje sobie głowę uciąć, że ten program jest bardzo dobrze zrealizowany, że ta misja jest prawdziwa i że po prostu czekajcie, zanim zabierzecie głos, więc bardzo się cieszę, że też się tam znalazła.